Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich w ten sobotni wieczór już prawie. To nie jest KHT, to nie jest żaden program polityczny, to nie jest program operacyjny, chociaż pewnie będzie, to z kitą witam. To jest program o literaturze, po prostu tak mi się właśnie chciało z kimś pogadać o literaturze, ponieważ ludzie mnie pytają. Jest wiele rzeczy, kita, złaś, sorki, złaś właśnie tutaj. Proszę Państwa, wielu ludzi mnie pyta, jakie książki polecam dla tych, którzy chcą pracować w wywiadzie, czy w ogóle w służbach specjalnych. I otóż jest pewien problem, proszę Państwa, ponieważ w wielu wypadkach, i tutaj usunąłem nawet jednego pana, dlatego że usunąłem go specjalnie, ponieważ robi sobie ze mnie jaja, między innymi oskarżając mnie, że pracuje dla Putina, który jest w mundurze polskiego żołnierza. Jest to śmieszne, ponieważ jeśli uważa, że oficer służb specjalnych powinien czytać tylko i wyłącznie literaturę zawodową, to się głęboko myli. To jest do dupy oficer służb specjalnych, proszę Państwa. Trzeba znać człowieka. To jest praca na żywym człowieku i trzeba znać człowieka. Żeby znać człowieka, poznaje się również przez tego człowieka, przez twórczość tego człowieka. Wielokrotnie mówiłem, że to nie jest praca dla psychopatów, chociaż oficjalne czynniki uważają inaczej. Tu trzeba mieć empatię. To jest trudna praca wykańczająca człowieka nerwowo, również dlatego, że sukcesy w niej odnoszą głównie ludzie, którzy mają empatię, są wrażliwi na drugiego człowieka, co nie oznacza, że są słabi psychicznie, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Trzeba umieć sobie z tym radzić. Trzeba również mieć jakąś odskocznię i tą odskocznią jest film, literatura. Nie można wiecznie żyć pracą, inaczej się naprawdę nie złapie szpiega. Nie będzie się oficerem wywiadu. Wielu moich kolegów zresztą podziela ten pogląd, chociaż oficjalnie się do tego nie przyznają, bo wolą udawać Bondów, ale ja również z osobami związanymi ze służbami, czy moimi kolegami ze służb zagranicznych, czy również z tymi, których rozpracowywałem, związanych ze służbami rosyjskimi, toczyliśmy w pewnym momencie bardzo długie rozmowy właśnie o literaturze, o sztuce. A nie tylko i wyłącznie o skrzynkach kontaktowych i tak dalej. Podręczniki zawodowe są ściśle tajne, więc nie mogę ich polecić. Natomiast ja zawsze wszystkim mówiłem, że polecam 4 książki. Przede wszystkim, żeby dokładnie zrozumieć, na czym ta praca polega. Pierwsza to jest Szwejk. Autentycznie. Haszek ze Szwejkiem. Drugi to jest Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Nieważna jest kolejność w tym momencie. Trzecie to jest paragraf 22 Hellera. Czwarta to jest Lotat kukułczym gniazdem Kena Keseya. I jeszcze jest piąta książka, polska książka, które będziecie zdziwieni. To jest Raz do roku w Skirołławkach Nienackiego. Tak, Nienackiego. Są, proszę Państwa, książki, które się realizują, których nie warto tłumaczyć. Książki, które ja czytam w oryginale. Nie znam czeskiego, ale czytałem Haszka, nawet go gdzieś mam, w oryginale. Czytałem Szwejka, dlatego że jest to książka napisana tylko w tym języku. Tłumaczenia są świetne, ale po czesku brzmi to o wiele lepiej, nawet jak się go nie zna. Jest ona tak związana z materią języka, że jak żadna inna książka. To samo z Kenem Keseyem. W pewnym momencie Ken Kesey i Lotat kukułczym gniazdem pisany jest z perspektywy wodza. Narratorem jest wódz. Wódz jest schizofrenikiem, kiedy wpada w swoje napady schizofreniczne i zaczyna rymować, to tylko brzmi po angielsku. Podobnie zresztą z Joyce'em, bo tłumaczenie Słomczyckiego Ulyssesa jest świetne, ale Joyce w oryginale jest o wiele lepszy, a już tłumaczenie Finnegan's Wake polskie, czyli Finnegan's Tren Finnegana, rzeczywiście ktoś się mocno napracował, ale ten metajęzyk Joyce'a jest absolutnie nieprzekładalny na moim zdaniem na żaden inny język. To samo jest z Bułhakowem. On świetnie brzmi po polsku, ale o wiele lepiej brzmi po rosyjsku. Jest to książka, którą czytam co pewien czas właśnie po rosyjsku, nie dlatego, żeby sobie przypomnieć rosyjski, czy żeby móc czytać artykuły prasowe, ale również dlatego, że to jest też metajęzyk, język podświadomości, który naprawdę po rosyjsku brzmi to, odczytuje się bardziej. No i oczywiście Skirołławki. Nienacki, bez względu na to, co o nim ludzie mówią, był genialnym pisarzem, a
Raz do roku w Skierołokach jest książką genialną, pokazującą typową polską duszę, autentycznie. Warto to przeczytać dokładnie. I ja zawsze radziłem tego typu książki. No niestety, tak się złożyło, że niektórzy mnie obśmiewali. Mało kto to czyta, mało kto czyta cokolwiek. Proszę Państwa, ja staram się czytać dużo. No wiadomo, skończyłem filologię polską, bardziej językoznawstwo, trochę lizan klasycznej. Też ze względów językoznawczych, no ale niestety byłem jednym z niewielu studentów, który twierdził, że nie cierpi literatury. No bo rzeczywiście, jak miałem powiedzmy dwuzwrotkowy wiersz z Sępa Sarzyńskiego i 180 stron opisu typu co autor chciał powiedzieć, no to wówczas naprawdę można było nie lubić literatury. I bardziej się zajmowałem językiem, ale właśnie literatura uczy języka. Uczy przede wszystkim, jak język rozumieć. To naprawdę pomagało w pracy operacyjnej i pomaga nadal w pracy operacyjnej. Nie chcę mówić o książkach, które są teraz popularne, na temat Rosji i tak dalej, dlatego że z literatury rosyjskiej ja właściwie to znam ją, oczywiście znam ją, ale mam trochę inne zupełnie podejście do literatury rosyjskiej. Oczywiście Bułhakow. Ograniczenie Bułhakowa, tak jak tutaj jeden z moich znajomych usiłował mnie zapytać, jako walki ze stalinizmem, czy jako po prostu takiej reakcji na stalinizm, jest zawężaniem Bułhakowa. Trzeba wziąć pod uwagę, że Bułhakow pisał tę książkę 12 lat i skończył. I tutaj po takich właśnie książkach jak Bułhakow zastanawiam się, skąd się na świecie biorą ateiści. Nie chodzi o treść. Chodzi o to, że on na 2 dni przed śmiercią skończył tę książkę. A książka jest o czym? To większość z Państwa wie. Jest to wielopłaszczyznowa książka, która jest tak samo uniwersalna w dzisiejszej Unii Europejskiej, jak i w czasach Stalina. Jest to, moim zdaniem, po prostu pokazanie, że świat realny, świat rzeczywisty, świat bardzo materialistyczny staje się nagle, czy jest, powiedzmy, nie taki do końca prawdziwy bez tego pierwiastka metafizycznego. Nie chcę tutaj dalej filozofować, ale u Bułhakowa jest wszystko. Jest autentycznie wszystko. Z kolei Heller pokazuje pewne, w paragrafie 22 pokazuje pewne mechanizmy, które stosuje państwo, uniwersalne państwo, w celu realizacji własnych, partykularnych, własnych interesów, które nie są wcale zbieżne z interesami bohaterów. Poza tym u Hellera jest słynny Milo Mittelbinder, który kupował jajka w Europie po 25 centów, sprzedała je w Afryce po 15 centów i na wszystkim zarabiał 5 centów. To jest bardzo ciekawe, poza tym ten sam Milo Mittelbinder, który podpisał umowę z sektorem uspołecznionym, jakim niewątpliwie była Armia Stanów Zjednoczonych na obronę lotniska w Pianosie, i z sektorem uspołecznionym hitlerowskich Niemiec, jaką była Armia Hitlerowskich Niemiec, na bombardowanie lotniska w Pianosie. Płacił w dodatku jeszcze ekstra za każdy strącony samolot. To też jest bardzo ciekawe podejście. To jest książka, która się wydaje być śmieszna, ale jest to w rezultacie książka tragiczna i postać Osariana jest w rezultacie postacią tragiczną. Jeśli chodzi o Lotat kukułczym gniazdem, Lotat kukułczym gniazdem w wersji Milosza Formana zawęża trochę książkę, dlatego że pokazuje doświadczenia Milosza Formana z Czechosłowacji i konkretny totalitaryzm. Natomiast jest to metaksiążka o wszelkiego rodzaju uwikłaniu jednostki i wszelkiego rodzaju wpływu państwa, coś co Niemcy nazwali Eingleicher Haltung. O tym jest ta książka, mówiąc w skrócie, więc warto to rzeczywiście te książki przeczytać. Może wtedy zrozumie się, jak pewne motywacje człowieka. Jest to o tyle ciekawe, że są te książki, że są te książki dostępne cały czas i warto przeczytać. Nie tylko streszczenia, ale całe książki wczytać się w to. Wczytać się w to, szczególnie w Kena Keseya, ponieważ ta końcówka, która jest rymowaną prozą, jest to ten słowotok w schizofrenii, jest bardzo ciekawa. Ken Kesey, który sam był uczestnikiem eksperymentów z narkotykami, z LSD i również z elektrowstrząsami, pisał tą książkę trochę pod wpływem tych eksperymentów. Warto zobaczyć, co się dzieje wewnątrz człowieka. Ktoś mi tu z Państwa napisał, że jeszcze
że jeszcze Turgieniew i Dostojewski. Turgieniew i Dostojewski. Proszę Państwa, więc właśnie ja Dostojewskiego i Tołstoja na minus. Skreślam. Nie lubię. Świat go lubi. Ja nie lubię. Przede wszystkim Tołstoj przy tym wszystkim pokazuje jedną rzecz. Wielkość Rusi. Ogromną wielkość Rusi. On tam krytykuje niby stosunki społeczne, ale zobaczcie, co się wszystko w tym, co się w tym dzieje. Ta panorama wielka wojen napoleońskich, cała wojna i pokój, no ładnie to napisane, ale proszę Państwa, ja uwielbiam naturalizm, ale jeżeli chodzi o naturalistów, wolę Zolę i polskiego Żeromskiego, który na przykład w Popiołach pokazał o wiele więcej niż Tołstoj, bo pokazał pewną beznadziejność walki z siłami, na które nie mamy wpływu. Pewną naiwność tej walki. A jednocześnie Żeromski wcale nigdy nie był doceniany, a chcę przypomnieć, że jest autorem jednych z najlepszych książek napisanych w języku polskim, czyli właśnie Popiołów. Podobnie niedoceniany był Rejmont, mimo że dostał Nagrodę Nobla i był niby uhonorowany, ale dotąd jest. A Rejmont przecież ze swoją Ziemię Obiecaną również pokazuje to wszystko. To nie jest Prus. Prus, czyli Aleksander Głowacki, Prus, który napisał Lalkę jako książkę komercyjną, tak na dobrą sprawę. No i co ona pokazuje? Beznadziejność wszelkiej walki wyzwoleńczej, należy się poddać, współpracować i tak dalej, bo takie jest przesłanie w rezultacie Wokulskiego. Natomiast jeśli chodzi o literaturę rosyjską, no to oczywiście Turgieniew, ja się absolutnie zgadzam, że Turgieniew jest świetny, ale ten, którego właściwie nie doceniamy, mimo że jest strasznie sławny, czyli Gogol, z jego Rewizorem, proszę Państwa. Przecież proszę zobaczyć, gdybym ja Rewizora w tej chwili, ktoś mi pozwolił, nakręcił w warunkach komendy wojewódzkiej w jakimś mieście, gdzie ma przyjechać minister czy wiceminister, ale przedtem przyjeżdża jakiś facet, prawda, i udaje tego rewizora, czy w imieniu ministra i każe robić konfetti, proszę Państwa, byłoby to samo tym samym tekstem. To jest ponadczasowe. Gogol jest naprawdę ponadczasowy, mało kto tak naprawdę go rozumie i mało kto chce go zrozumieć. Jeśli chodzi dalej, to poza Bułhakowem, no to przecież jest jeszcze Jesienin. Tu już chodzimy do poezji. I wbrew pozorom Majakowski. Majakowski, który może był komunistą, tak jak wszyscy mówią, pewnie był, bo jak oni wszyscy tam byli w tym momencie komunistami, bo naiwność niestety tych ludzi była ogromna, wykorzystanych zresztą cynicznie, no przecież Majakowski, wiecie Państwo, że za Stalina jego słynny poemat Dobrze odczytano ironicznie i Stalin odczytał go jako ironię i satyrę dla siebie, to było zaskakujące. No zresztą wiadomo, że Majakowski zginął w dziwnych okolicznościach, popełnił podobno samobójstwo, tak jak zresztą Gorki, który podobno zmarł nagle, ale od Gorkiego w rezultacie otruto, bo też się rozczarował Stalinem. Nie tylko on, zresztą tak samo Herbert George Wells i tak dalej. Ktoś z Państwa pytał mnie jeszcze jedno. To jest największa pretensja do Rosjan. O to, że zamordowali swoją własną kulturę. Bo co? Po śmierci Bułhakowa co oni stworzyli? Wszyscy powiedzą doktor Żiwago. Prawda? Ale co doktor Żiwago? Jedna jaskółka nie czyni. No, poza tym, jeżeli się to w to wczyta, to jest jednak takie bardzo prokomunistyczne. Oni wykasowali razem z Majakowskim, Jesieninem, który chyba zmarł w 1923 roku, Jesienin, o ile pamiętam. Rosjanie sami wykasowali swoją kulturę, zamieniając ją na co? Na co praktycznie? Proszę wymienić jakąś rosyjską książkę, którą ma taką nośność, jak wspomniany przeze mnie Gogol, nawet jak Dostojewski i Tołstoj. Jeżeli chodzi o Dostojewskiego, to generalnie ja go strasznie nie lubię. Uważam, że jest to kopnięty facet w ogóle. Jedną książkę Biesy. Tam jest niesamowita ocena Rosjan i powiem szczerze, że Biesy są najlepszą książką. Nie Zbrodnia i kara, z którą się zachwyca Zachód, ten filozoficzny, uderzym i tak dalej. Tam bez sensu to wszystko jest tak na dobrą sprawę. Wolę to. Wróćmy jeszcze do literatury. Ktoś mnie pytał o Orwella. Oczywiście rok 1984 jest genialny, również ze względów językowych, ponieważ Orwell stworzył pojęcie nowomowy i tam w dodatku do 1984 jest
W dodatku do 1984 jest podręcznik jakby nowomowy do wszystkiego. To jest bardzo aktualne. Jeżeli poczyta się w tej chwili to, co Unia Europejska, napisała, pisze, to jest ta nowomowa idealnie zrobiona. Zresztą w języku angielskim to się świetnie da. I te słowa walizki to już zaczął Lewis Carroll po prostu, że tnie się jedno słowo, tnie się drugie. Dalej u Orwella jest jeszcze te słowa plus dobrze zamiast bardzo dobrze, minus dobrze zamiast źle, ale zawsze jest dobrze. To też jest wspaniały język propagandy stosowany przez komunistów. Zresztą Orwell to jest utopia negatywna. Jedna z ostatnich utopii negatywnych na świecie, bo bardzo mało było tego typu książek po Orwellu, chyba że w Polsce Zajdel ze swoimi książkami, który rzeczywiście, czy w Paradyzie, czy w Limes Inferior, tam jest właśnie też te odwołania do Orwella i do utopii negatywnych, ale przedtem był My, Zamiatina, również Rosjanina, My, Zamiatina, świetna zresztą, czy Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya, którego twórcy, jednego z twórców strumienia świadomości, zwanego również czasem narracją personalną, czyli to jest Joyce i Aldous Huxley. Bardzo ciekawa książka Kontrapunkt Huxleya, też radzę wszystkim przeczytać, chociaż to nie jest takie czytadło, jak się komukolwiek wydaje, ale jest ciekawa i czasami śmieszna. Tak jak zresztą Joyce, tak jak Ulysses, można się tam z wielu rzeczy pośmiać, jest bardzo dowcipną książką. I Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya, notabene sfilmowany, ale bardzo złe filmy. No i oczywiście Herbert George Wells w Ludzie jak Bogowie po prostu, który napisał tą książkę i która notabene została sfilmowana w 1939 roku, zdaje się, powstał film. Mało znany film science fiction, bardzo ciekawie zrobiony, bo jeden z pierwszych filmów był panoramicznych zresztą. Tabene, ale też jest, to też była swoista utopia negatywna. Wells zresztą też w tym się specjalizował, dlatego że w jego wehikule czasu, te Eloje i Morloki, jest ewidentnym przewidywaniem jednak rewolucji październikowej, czy też robione po tym, i jednak tych wspaniałych rządów robotników nad dość zdegenerowaną, niezwracającą na wszystko arystokracją, inteligencją. Trochę od Platona on to wszystko wziął, ale niech mu tak będzie. Niech mu będzie. Też warto to czytać. Ciekawa jest też pozycja Steinbecka, o ile dobrze napisane nazwisko, Grona Gniewu. Tak, Steinbeck to jest jeden z tych pisarzy, którzy dla Stanów Zjednoczonych są dość mocne. Którzy są narodowymi pisarzami w Stanach Zjednoczonych. Tak jak i Salinger z jego buszującym zbożu, no ale to jest typowe w kulturze amerykańskiej. Ja w lekturze jeszcze miałem Salingera, nie wiem jak teraz jest w lekturze, chyba już raczej się nie czyta tego. Jeszcze w lekturze z podstawów w liceum miałem Salingera całego, więc buszującym zbożu musiałem przeczytać, także przeczytałem to. Wiele rzeczy jest takich, o których mógłbym mówić Państwu długo na ten temat, na temat literatury. Ja tak na ogół się składa, że w ogóle jestem wielkim fanem literatury starożytnej, kiedy to się wszystko zaczęło, czyli na przykład Horacego, mojego ukochanego Horacego zresztą. Jeśli chodzi o poezję, tutaj pani Agnieszka Białek mnie coś tam mówiła na temat turpizmu, no więc to wiadomo, że to jest Rabelais, ale myślę, że chodzi o te pierwiastki turpistyczne u Goethego i Heinego. U Goethego są bardziej, ale Goethe to jest tak zwany okres burzy i naporu, czyli preromantyzm w ogóle, już później trochę romantyzm, a to jest zupełnie co innego. Generalnie ja też byłem jednym z niewielu studentów polonistyki, którzy nie cierpiał romantyzmu, bo nie cierpię romantyzmu, to nie znaczy, że niektórych utworów. Bardziej patrzę tą warstwę językową i na przykład pan Tadeusz Mickiewicza nie ma takiego, jest bardzo ciężko do przetłumaczenia, bo to jest 13-zgłoskowiec osadzony w języku polskim idealnie. Nie ma lepszego chyba do wszystkiego, no ale potem to już długo, długo nic, no i raczej Miciński, jak ktoś pamięta Młodą Polskę, jak ktoś nie pamięta Micińskiego, to nie wie, kto to jest Miciński, to wie, kto to jest Grechuta i Marek Grechuta. Twoja postać, zdaje się, nazywa się ta ballada, to jest według Micińskiego po prostu. Arcyciekawa, ale to jest taka poezja młodopolska nacechowana lekkiego spirytyzmem, nacechowana takim swoistym tym. Trochę Baudelaire, oczywiście Baudelaire z jego turpizmem i z jego Kwiatami zła. Świetne zresztą. Notabene gdzieś odkryłem jakąś jazzową płytę jakiegoś zespołu.
Trochę to jest taki jazz, trochę taki rock psychodeliczny, zatytułowaną Kwiaty zła, gdzie właśnie jest, śpiewają właśnie kwiaty zła. To jest bardzo ciekawe, no ale jak już jesteśmy przy tego typu, no to nie należy zapomnieć o podstawie w ogóle, moim zdaniem, poezji europejskiej, czyli o François Villonie i Dantem, ponieważ jego Wielki Testament jest, moim zdaniem, genialnym fragmentem literatury światowej i uniwersalnej w każdej rzeczywistości, w jakiej właśnie żyjemy. Dobra, nie będę Państwu nudził, ale nie będę Państwu nudził. O, Miciński, ktoś mi mówi, no właśnie, dobrze. Z tym, że Steinbeck trochę komunizował, tak więc trzeba mieć to z tyłu głowy. No Steinbeck, oni wszyscy komunizowali. Oni wszyscy skomunizowali, tak jak komunizował Wells, dopóki nie pojechał do Stalina. Tak jak komunizowali Gorki, tak jak wszyscy oni komunizowali, bo niestety tak to jest. Tak to było z tymi pisarzami. Zresztą jak ktoś myśli, że pisarz jest człowiekiem, który widzi wszystko, tak naprawdę nie, on żyje w jakimś swoim świecie. W świecie, którego i bardzo łatwo go podejść. Wszyscy wiedzą, bo to już wyszło, że Nienacki był na przykład, był jednak źródłem Departamentu Pierwszego, ale on miał taką wizję, że liczy się tylko Polska, liczy się wywiad. On z wywiadem będzie, przepraszam, coś dzwoni, niech se dzwoni, on z wywiadem będzie współpracował. Oczywiście, że będzie, ale z innymi, ze Służbą Bezpieczeństwa nigdy, bo wywiad i kontrwywiad zawsze musi być. I on miał taką po prostu, i on miał taki pomysł, żeby on będzie jeździł na zachodzie i mówił, że trzeba wszystko zrobić, by uratować Polskę. Wydobędzie się, ale Polskę trzeba uratować. I to była taka naiwność, zresztą nie tylko jego, zresztą naiwność intelektualistów jest ogromna, bo nie wiedzą, że wpadają potem w pułapkę, no ale jednak to nie przekłada się na raz do roku w skierowawkach i naprawdę radziłbym Państwu przeczytać tę książkę również po to, żeby... O, ktoś tu mówi, a proza Rolanda Topora, no proza bardziej raczej rysunki, chociaż proza też jest taka turpistyczna i ciekawa. O Tolkienie, proszę Państwa, ja mam stosunek do Tolkiena taki sam jak do panslawizmu. Znaczy nie chodzi o Rosję, tylko tak samo mnie śmieszy. Ja nie lubię w ogóle fantazji, nie lubię tego typu książek. Jeżeli chodzi o fantastykę, wolę Dicka, o wiele bardziej wolę Dicka, no a przede wszystkim Lema, który również w warstwie językowej tworzy coś, co jest niespotykane w języku polskim. Jak dotąd on naprawdę tworzy język w wielu wypadkach. Notabene Lem w jednej ze swoich opowiadań, takich dłuższych opowiadań, który się nazywało, jak ona się nazywało, jeszcze raz... Chodzi o to, że oni chcieli jeszcze raz stworzyć, ktoś im kazał stworzyć cywilizację opartą na zupełnie innych zasadach. Na tych czynnikach, które nie ma, czyli na przykład na nieciągłości czasu, ewentualnie na kilku płciach. I Lem pokazuje, że z punktu widzenia człowieka nie da się stworzyć takiej cywilizacji. Jesteśmy cywilizacją dwupłciową, więc jesteśmy cywilizacją, więc wszystkie nasze postrzeganie będzie w kategoriach dwóch płci. Lema zabawy z pięcioma płciami kończyły się w rezultacie tym, że dochodził do wniosku, że no nie da się, bo do czegoś pozostałe płci musiały służyć, konkretnie biologicznie. No ale to jest ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Odejdźmy na chwilkę od literatury, w ogóle odejdźmy od literatury, bo właściwie mnie tutaj wielu ludzi również pyta o filmy. Ja, mój stosunek do filmów typu Służby Specjalne czy Psy, wszyscy Państwo znacie, jest jednak trochę filmów dobrych, które bym chciał polecić, ale zacznę od czego innego. Zacznę od tego, że w rezultacie filmy, nawet pozornie, też służyły pewnej propagandzie i służą zawsze państwu. Ja już nie mówię o Rosji, bo w czasie II wojny światowej Pudowkin przecież tworzył określone filmy. Między innymi stworzył taki film, gdzie kołchoźnica przyjmuje, tak trochę to było w stylu właśnie nawet Szekspira miejscami. O właśnie Szekspir. Szekspir, który jest... Całe życie uważam, można oglądać Szekspira i widziałem Szekspira w wielu wykonaniach, w wielu wspaniałych rzeczach, również umieszczonych w pewnej... również Króla Lira czy Ryszarda III umieszczonego w pewnej utopii negatywnej w wieku XX. Coś genialnego, proszę Państwa. Szekspir jest zresztą jest genialny. Czy w oryginale, czy w tłumaczeniach, zawsze będzie genialny. I Szekspira wszystkim polecam. Natomiast, proszę Państwa, wracając do filmów.
Jak Państwo wiedzą, że nie tylko to było w Rosji. Oczywiście film dziwny jest też ciekawe, że dwa totalitaryzmy wykorzystywały film niesamowicie, bo pierwszy zaczął Lenin ze swoimi, przez Einstein te jego filmy, one są genialnie zrobione, on odkrywa nowe pokłady. Słynny Dziga Wiertow, to dokumentaliści wiedzą i ten jego określenie człowiek kamera, który pokazuje, że widzi się to, co, że kamera widzi obiektywnie, a nie człowiek w tym momencie. Później zresztą Leni Riefenstahl u Hitlera też korzystała z dokumentalistów rosyjskich, no i między innymi z Einsteina, no sowieckich. Einstein zresztą, który za Iwana Groźnego miał trochę kłopotów, był to świetny, chciał się dopasować do czasów, a on stworzył trochę kina. Kina zresztą tak jak Griffith w Stanach Zjednoczonych, ten był Einstein dla kina w Europie. No i kino niemieckie z okresu z lat 20., czyli Murnau, czy potem Gabinet doktora Caligari. Natomiast film stał się bardzo szybko świetną propagandą i Disney przecież w czasie wojny na polecenie, na prośbę i za pieniądze Wydziału Propagandy Armii Stanów Zjednoczonych kręcił z Kaczorem Donaldem filmy zresztą dość propagandowe. Jest taki fajny film opowiadający o tym, jak Kaczor Donald pojechał do Niemiec i zrobiono z niego Hitlerjugend. I on tam ucieka od tego, to jemu się śni. Jest taki mały odcinek, w którym on pracuje dla Hitlera w każdej fabryce i też jest to śmieszne, ale jest również film dość mocno propagandowy. Ja pamiętam tylko, nie pamiętam tytułu tego Kaczora Donalda. Chodzi o to, że by pracować, płacić podatki, bo to jest pay the taxes, bury the axes, czyli płać podatki, pogrzebiesz oś na tej zasadzie. Jest szereg takich filmów, to Disney, ale nie tylko Disney, bo FBI również kręciło filmy dość mocno propagandowe. Był taki jeden z pierwszych seriali zresztą na telewizyjnych nawet, chyba to był G-Man, czyli Government Man o FBI, ale w roku 40, ja tu specjalnie to wyciągnąłem, żeby pamiętać, w roku 45 nakręcono bardzo ciekawy film, The House on 92nd Street, dom przy 92 ulicy, to był adres konsulatu Niemiec hitlerowskich, czy ambasady Niemiec hitlerowskich, jest to film, w którym FBI pokazuje grę szpiegowską z Niemcami hitlerowskimi od roku 1939. Pokazuje go w bardzo ciekawy sposób, bo film jest robiony jak paradokument w 1945 roku. Statystami są funkcjonariusze FBI miejscami. Tam jest pokazana obserwacja, bardzo ciekawa obserwacja, autentyczne PZ-y. Nie ma tam takich wielkich gonitw, trochę to jest oczywiście przerobione, ale pokazane jest początek kryptografii i spektrografii, że było śmieszne. Oni po prostu pokazali w ten sposób, co FBI może. Film opowiada o takim, jest taki Amerykanin, Niemiec pochodzenia, który został zwerbowany w 1939 roku przez III Rzeszę, ale idzie do FBI i potem jest cała gra z tym wszystkim. Nie chcę sprawdzać. Warto obejrzeć, mimo że się wyda naiwny. I oczywiście technika z naszego punktu widzenia jest śmieszna, ale jest parę ciekawych rzeczy naprawdę, bo nie zmieniły się zasady robienia PZ-ów, zasady obserwacji, nie zmieniły się również techniki namierzania ludzi. Tam jest też kwestia, że oni czekają do złapania na gorącym uczynku na środkach łączności. To, co ja mówię, że zawsze są kłopoty z paragrafem o szpiegostwie w każdym kodeksie, o trzeba złapać kogoś rzeczywiście na łączności. Wtedy jak się przejmie środki łączności, można tym grać. I takich filmów jest parę. Niestety, to jest film o kontrwywiadzie. Filmów o kontrwywiadzie prawie w ogóle nie ma. Ja mógłbym jeszcze polecić jeden film z lat 60. polski, szpiegowski. To jest oczywiście, jak to się nazywało, Spotkanie ze szpiegiem, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam tego tytułu tego filmu, ale tam jest przepięknie pokazana w łazienkach obserwacja. Autentyczna, rzeczywista obserwacja, która jest pokazana, jak to się robi. Niewiele się naprawdę zmieniło. Natomiast z seriali, jeśli o służbach, to tylko niedoścignione Pogranicze w ogniu. Niedoścignione. Gdyby oni mieli więcej pieniędzy, byłby to genialny film. Tam jest rzeczywiście pokazana praca operacyjna, ta intelektualna praca operacyjna, gdzie nie ma wielkich gonił, nikt nikogo nie zabija, nikt nikogo nie wywala, nie strzela, nie tego. To nie są mięśniaki, jak niektórzy moi znajomi, którzy uważają, że jeżeli zaczynam mówić o literaturze, to po co, to się tylko ośmieszam, bo czytam książki. Bo tak to niestety wygląda z tych niektórych
znajomych. No tak, w 1936 roku Triumf Woli, zgadza się, to jest ten podstawowy film Leni Riefenstahl. To jest ten ich. To jest ten podstawowy film Triumf Woli. To było dość ciekawe. I po tym jest jeszcze serial brytyjski o kontrwywiadzie The Game. Pomijając wszelkiego rodzaju tam, on teraz leci na jakimś programie, ale to jest film sprzed 3 czy 4 lat, ja no, nie pamiętam, gdy był, ale Game jest świetne. Naprawdę jest świetnym serialem właśnie o kontrwywiadzie, nie o wywiadzie. Bardzo ciekawa tam rozgrywka, dość intelektualna między kontrwywiadem a wywiadem radzieckim jeszcze oczywiście. No, można jeszcze dodać, ale nie filmy według Lekarego, te dwa filmy, ale dwa seriale BBC z lat 70. z Alekiem Guinnessem pod tytułem Tinker Tailor Soldier Spy, i to jest czteroczęściowy, zdaje się, i Smiles People, ale tylko te seriale. Tam zresztą w drugiej części ja pokazywałem ten fragment swoim uczniom, pokazując, jak należy rozmawiać operacyjnie. Jak spokojnie, intelektualnie, lekko ofermowaty Alek Guinness robi wszystko, co chce z Rosjaninem. Autentycznie. To jest coś pięknego. To jest tak pięknie zrobiona scena. Widać, że autor tej książki pracował w wywiadzie i też przeprowadzał takie rozmowy, czyli lekarz musiał to robić. I to jest naprawdę coś, proszę Państwa, pięknego. Czy powstanie jakiś nowy? Nie wiem. Mnie namawia jeden pan, którego nie będę wymieniał nazwiska, razem spisze scenariusz odcinka razem ze mną. Męczy mnie. Ja uważam, że i tak tego nie kupi, bo na moje nazwisko wszyscy reagują źle. Ale nie byłby to film, który byłby po prostu strzelaniem, różnymi innymi rzeczami i tak dalej. A wracając do Disneya, to warto przypomnieć, że Disney był także wieloletnim agentem FBI, co oczywiście tak to wygląda. Zaraz zobaczę, czy są jakieś tutaj ciekawe rzeczy. Jeszcze mam jakieś tutaj. No nie, jak ktoś pisze Arsène Lupin, no to tylko były filmy rozrywkowe. Proszę Państwa, ta audycja to nie jest właściwie audycja, która byłaby audycją na stałe czy na coś. Po prostu chciałem sobie z Państwem pogadać, więc sobie gadam na ten temat. Zaraz to zapiszę. Sergiusz Piasecki. Ale to są książki, proszę Państwa, które są książkami wspomnieniowymi. Ja piszę o książkach, omówię zupełnie innych, bo ja osobiście, jak teraz coś czytam, to najchętniej poza tym, co lubię rzeczywiście, niewiele jest książek, które czytam jeszcze raz, to czytam na ogół książki, pamiętniki generalnie, plus książki historyczne dotyczące paru okresów historycznych. Dokładnie to ja uwielbiam 3 okresy historyczne, kiedy się otworzyły się pewne zmiany jakościowe, przede wszystkim starożytność i Rzym, to jest raz, potem o dziwo Francja z okresu kapetyngów, Anglia z czasu do czasów Henryka VIII, no może jeszcze Elżbieta I, czy nawet Jakub I to. No a potem to już długo, długo nic. Interesuje mnie głównie, oczywiście to znam historię Polski, bo musiałem znać, nawet bardziej, że ucząc się literatury, nie można nie uczyć się literatury żadnego kraju, jakiegokolwiek kraju w oderwaniu od historii tego kraju, więc siłą rzeczy. Ale raczej specjalizuję się w okresie hitleryzmu niemieckiego, czyli właściwie 1945, no i stalinizmu generalnie. Też od końca lat 20. aż do 53. roku. Te dwa okresy, i stąd się staram czytać pamiętniki, książki, różne rzeczy i również pewne historie o służbach specjalnych, wszystkie książki o CIA i tak dalej, bo to są ciekawe, należy się uczyć zresztą nawet na złych przykładach. Czy lubisz Woody Allena? No więc proszę Państwa, z Woody Allenem jest tak, że ja nie mówię, że ja kogoś lubię, nie lubię. To nie o to chodzi. Ja po prostu generalnie uważam Woody Allena, że się powtarza i że jest nudny poza 3 filmami. A jest to Zelig, który jest naprawdę fajnym i dowcipnym filmem. Co byście chcieli wiedzieć o seksie, ale boicie się zapytać. Też jest dowcipny. Tam jest taki fragment, dowcipny fragment zresztą o kozie. Niesamowity zresztą. Ciekawy. No i Morderstwo na Manhattanie. Natomiast cała reszta mnie nudzi.
Nudzi mnie ten ociekający intelektualizmem, kino pseudointelektualizmem i bzdury po prostu. Nie lubię. Nie lubię i w tym momencie Woody Allena nie lubię w tym zakresie. Ale również i uważam, że o wiele lepszy od niego był Buñuel, Luis Buñuel. To jak ktoś mówiliśmy o turmizmie, to kino okrutne, prawda? Czyli do Homelandu zaraz wrócę. Dobrze, żeście mi Państwo powiedzieli. Był oczywiście Buñuel i ta jego trylogia jakby Widmo Wolności, Dyskretny Urok Burżuazji i Mroczny Przedmiot Pożądania stransponowany przez Carlosa Saurę w Mrożonym Pepermincie są naprawdę świetnymi filmami. Filmami zresztą zapowiadającymi degrengoladę cywilizacji. Notabene i degrengoladę całej Unii Europejskiej, to co mamy. To jest Widmie Wolności, proszę Państwa, jest wszystko. Tam jest ta scena sprzedaży ideałów w grze karcianej. Jest naprawdę kapitalne, to warto zobaczyć. Ten Luis Buñuel był zresztą, też wszyscy mówią, że komunizującym, ale to jest absolutnie nieprawda. On właściwie był, jakby powiedzieć, no, też walczył o tym, o w sumie z pewnego rodzaju hipokryzją, która nastąpiła później. No i oczywiście Stanley Kubrick, jeśli mówimy, bo ja też jestem z pokolenia nie tyle Gwiezdnych Wojen, chociaż te pierwsze Gwiezdne Wojny uwielbiam, bo również dlatego, że widać tam Kurosawę, przynajmniej w pierwszym, ponieważ Ukryta Forteca była wzorem, akurat nie Kurosawa, ale kina japońskiego, była, Ukryta Forteca była, muszę zobaczyć, kto to nakręcił, była wzorem dla Lukasa, to jednak Lukas i na przykład część kostiumów, w tym kostium Dartha Vadera jest wzorowany, inspiracją do tego były stroje samurajów. Było śmieszne. Poza tym mało kto wie, że Lucas i Spielberg sfinansowali chyba ostatni film Kurosawy. Bardzo ciekawe opowieści o tym. To były takie cztery etiudy w ogóle Akiro Kurosawy. Nieprzekładalnego zresztą do końca na Europę, bo jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda, patrzeć na ten teatr Kabuki, teatr i typowe dla Japończyków operowanie w ogóle i cywili operowanie narracją i kamerą, to proszę obejrzeć sobie Siedmiu Samurajów w wersji pełnej, nieeuropejskiej, a to jest bardzo długa wersja, czy Kagemusza, której Europejczyk nie zauważa połowy rzeczy w tym wszystkim. No ale to był akurat Akira Kurosawa. Teraz wróćmy do tego, do tego Homelandu. O ile pierwszy odcinek, pierwsza seria Homelandu mi się troszeczkę podobała jeszcze, o tyle uważam, że później to już była bzdura. No samą bzdurą jest tworzenie postaci, że osobę dwubiegunową przyjmą do CIA na takie stanowisko. To już jest bzdura, bo na pewno jej nie przyjmą. Z przyczyn oczywistych, ponieważ te osoby bardzo łatwo mogą dokonać zdrady czy ujawnić informacje. Natomiast oczywiście film jest o tyle ciekawy, ale tam jest trochę amerykańskiego takiego typowo zadęcia, potem pójście w niesamowitą komercję. Już ostatnia część mnie tak znudziła jak nigdy. Podobnie zresztą jest House of Cards, gdzie ja bym radził jednak obejrzeć z Ianem Richardsonem podstawowy House of Cards, czyli serial brytyjski z lat 90. z Ianem Richardsonem, gdzie naprawdę jest to wspaniały teatr szekspirowski, nie tylko zresztą szekspirowski, z tym, że kiedy Ian Richardson zwraca się do widza, z czego Amerykanie zrezygnowali później. I o tyle, o ile po pierwszej części naprawdę Frank Underwood mi się podobał, tam była ta określona ilość cynizmu, o tyle u Iana Richardsona jest to prawie cały czas przez wszystkie trzy części tego filmu, bo podstawowym serialem House of Cards było House of Cards brytyjskie z lat 90. To już ta ostatnia i następna część, czy też te rozmowy słynne z prezydentem rosyjskim, to widać było wyraźnie, że twórcy nie mogą się zdecydować, czy kochać tych ruskich, czy ich nienawidzieć. No mnie strasznie mnie to wkurzyło i zdenerwowało i tak o tym myślę właśnie. Dobrze, proszę Państwa, nie mam tutaj, niestety powinienem to dać na YouTubie, bo łatwiej się komentarze czyta. Horati, Carmen, ktoś mi bardzo ładną tą, bo nie mogę znaleźć tutaj innych pytań.
No tak, filmy wszystkie czarno-białe są zarąbiste. Są, dlatego że wtedy nie było efektów specjalnych, więc z przyjemnością ja również oglądam, bardzo lubię science fiction. Oczywiście dla mnie Gwiezdne Wojny są też, to jest największy sukces komercyjny, ale twórcą takiego nowoczesnego, wznoszącą science fiction na naprawdę, na potężne tory wyższe, to był po pierwsze Stanley Kubrick z Odyseją Kosmiczną, filmem, który mało kto znosi, ale jest to film świetnie, świetnie zrobiony, pokazujący nowe pola w ogóle filmowania i dla filmowców to jest pojęcie, podejście do takiego mariażu już telewizji z filmem. Zresztą Lucas to rozwinął, ponieważ Lucas również stworzył nowe sposoby tworzenia efektów specjalnych i tak dalej, i tak dalej. Tak to właśnie, tak to on robił. Natomiast wcześniej powstał w latach 50. serial Twilight Zone. Kapitalny, dosłownie kapitalny. Pół godziny odcinki bez efektów specjalnych. Niektóre bardzo dowcipne przypowieści, wręcz filozoficzne, gdzie wszystko było oparte na trzech rzeczach. Pomyśle, grze aktorskiej i umiejętności filmowania. To jest czarno-białe. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli obejrzycie te z lat z roku 57, te odcinki, później to, co było jako dodatkowe wersje Twilight Zone, lekki powrót pod koniec lat 80. w stylu właśnie modnych horrorów wówczas, widać wyraźnie, jak spłaszczono tą serię. To samo jest The Outer Limits, gdzie te podstawowe Outer Limits z przełomu lat 50. i 60. klasyczne jest zupełnie inne. Tam jest pewne przesłanie, tam jest pewien pomysł, pewna narracja, pewna literackość tego wszystkiego, proszę Państwa, a nie tylko i wyłącznie komercja i efekty specjalne. Niestety, tak samo jest z powtórkami. Tak samo jest z powtórkami, czy z remake'ami niektórych filmów, bo Blade Runner podstawowy był z Harrisonem Fordem, którego notabene Lucas wynalazł, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że American Graffiti z 69 roku, zdaje się, jest film Lucasa, gdzie jest pierwsza większa rola Harrisona Forda, tak prawdę mówiąc. To jednak Blade Runner był genialnym filmem, ten pierwszy. Był genialnym filmem zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie prozy, w warstwie literackiej. Jak i oczywiście w warstwie filmowania. O tyle ten nowy Blade Runner, no nie wiem jak Państwo, ja na szczęście byłem w kinie i obejrzałem go na przyspieszaczu. To znaczy, żartuję, że na przyspieszaczu po prostu wyłączyłem się i wyszedłem diabeł. Po prostu nie podobało mi się to. Nie dlatego, że jestem przyzwyczajony do tych rzeczy, do poprzedniego. Uważam, że nic lepszego nie można nakręcić, ale tak po prostu wyszło. Filmy są odzwierciedleniem swojej epoki. Teraz jest za dużo techniki, brutalności i komercji. Tak, oczywiście. Oczywiście. Dom z 1908. Proszę pana, panie Artur Kur, Dom jest świetnym. Ja bardzo lubię serial Dom. Bardzo lubię, ale lubię go jako warszawiak. Bo ja tam widzę losy swojej rodziny, pisali to zresztą warszawiacy. Natomiast Dom w warstwie ideologicznej ma swoje różne. Widać zresztą historię zmiany jednak pewnego rodzaju nastawienia wobec twórców i zmian ideologicznych, które nachodziły w naszym, bo on jest tak na przełomie przełomów robiony, prawda. Natomiast zupełnie skreślam Polskie Drogi, które są ewidentną próbą propagandy prokomunistycznej w tym momencie, mimo takiego, poza tym taki niechciany, to tam, proszę Państwa, bez sensu. Troszeczkę bez sensu to wszystko. Co tu jeszcze mam? Co pan sądzi o serialu Pogranicze w ogniu? Właśnie mówiłem. To jest, proszę państwa, najlepszy serial polski o służbach, jaki określono, jaki nakręcono. Oczywiście, mało kto również wie, że tam były zawarte dwie sprawy autentyczne, które wówczas prowadził kontrwywiad, bo chodziło o to, że to też był element pewnego rodzaju prewencji kontrwywiadowczej, które się działo wobec Niemców. Kto miał to przeczytać, to przeczytał. Tak jak taka książka, która kiedyś wydał Kaw, taki kryminał Ufam ci, Kilroy, którego nikt nie zauważył, ale ci, co mieli zauważyć, zauważyli. To są tego typu historie, tak często jest to wykorzystywane. Tak prawdę mówiąc, to 6 dni Kondora. Ja mówię nie o filmie 3 dni Kondora, ale o książce 6 dni w Kondora, Jamesa Gradiego chyba, o tej książce, to jest prawdą. Prawdą jest, ponieważ jest w Ameryce, był w CIA, czyli chyba jest nadal wydział, tak samo jak i u Rosjan, który czyta wszystkie publikacje i wszystkie rzeczy na temat służb, łącznie z powieściami, po to, żeby tworzyć pewnego rodzaju możliwe scenariusze wydarzeń. U nas tego nie ma, u nas czytanie w ogóle, u nas się czyta
czyta się skrypty, ewentualnie czyta się różne inne dziwne rzeczy. No tak jest niestety. Tak jest niestety. Baza ludzi umarłych, poezja, tak, ale to jest typowo polskie, ale ja staram się zawsze znaleźć pewnego rodzaju uniwersalność tego wszystkiego, a uważam, że Pogranicze w ogniu, gdyby mogło, miało tą szansę, stałoby się naprawdę przebojowym serialem na całym świecie, bo takiego serialu nie ma. Tam jest naprawdę pokazana prawdziwa walka wywiadu, zresztą jak oni tworzyli ten wywiad. Arcyciekawe. Nie ma tam bondowszczyzny, bohaterszczyzny, a jest tylko pojedynek intelektów. Dodatkowo przecież również ten przeciwnik niemiecki też nie jest pokazany tak, jak pokazywano przedtem w komunizmie, typowy idiota, buc jakiś, brutalny jakiś tego, tylko pokazany jest po prostu w sposób prawdziwy. A już jeśli chodzi o końcówkę, o koniec Pogranicza w ogniu, jest to rzeczywiście tragiczny, taki jaki był cały tragiczny los Polski. Zresztą chcę powiedzieć, że to nie jest tylko propaganda i zaraz się wszyscy doczepią. Ten koniec, w którym widać wyraźnie, jak to wszystko obchodzi Anglików i Francuzów, jest naprawdę symptomatyczny, więc warto ten film obejrzeć i ja zawsze mówię. A może napiszesz scenariusz do filmu? A film Igła z rolą Sutherlanda. Igła też jest ciekawym filmem, ale Igła to jest też tylko komercja. No to było parę takich filmów rzeczywiście, które można sobie obejrzeć i warto obejrzeć. Ja jednak mówię o... Staram się mówić o filmach, które rzeczywiście wywarły przynajmniej na mnie duży nacisk i dlatego wspomniałem Buñuela, dlatego wspomniałem Kubricka, zresztą prawie całego Kubricka, ponieważ Kubrick był reżyserem genialnym. Mówiąc o Kubricku, trudno mówić o Mechanicznej Pomarańczy. Zresztą Burgess, który napisał Mechaniczną Pomarańczę, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że był kiedyś taki film pod tytułem Walka o ogień. On napisał, bo to był językoznawca, Burgess był językoznawcą. On napisał Mechaniczną Pomarańczę i tłumaczenie jest jedno ciekawe, bo jest z jednej strony trochę, są anglicyzmy i rusycyzmy, bo w oryginale ten slang, którym mówi Malcolm McDowell i oni między sobą mówią, używając rusycyzmów, co dla Anglików jest takim, czymś w rodzaju takiej swoistej grypsery to było. Zresztą Mechaniczna Pomarańcza trochę Burgess miał pretensje, bo Mechaniczna Pomarańcza jest zupełnie inna. Koniec Mechanicznej Pomarańczy jest w rezultacie w książce jest moim zdaniem tragiczny dokładnie, bo Burgess tam pokazuje właśnie później tych bohaterów z pierwszej części, jak Alek ich szuka wszystkich. Okazuje się, że jeden ma dzieci, wszyscy właściwie z tego młodzieńczego buntu nic nie zostało to na tej zasadzie. Jeżeli już mówimy o tym okresie i o filmach, to zapomniana zupełnie już niestety trylogia Andersona. Ian Andersona, tak? On się Ian był? Andersona pod tytułem If. Zaczęło się od filmu If. O buncie w ogóle młodzieży, to jest Malcolm McDowell, poprzez najsłynniejszy szczęśliwego człowieka, który jest Lucky Man. Właściwie to nie powinien być przeznaczony jako szczęśliwy człowiek, ale przetłumaczony, ale jako szczęściarz, bo to był Lucky Man, z czymś w rodzaju brechtowskiego, Brechta też bardzo lubię, jeśli o to chodzi, w czymś w rodzaju brechtowskiego komentarza piosenkami, gdzie Alan Price, zespołu Animal, ze swoim zespołem Alan Price Set, ma świetne w ogóle kawałki muzyczne, ilustrujące całość w ogóle filmu, bardzo ciekawe. No i ostatnia część, Szpital Brytania, to zapowiadający koniec w ogóle epoki lat 70. i rozwalenie się całego systemu socjalnego Wielkiej Brytanii, tak naprawdę. Arcyciekawa dość o próbie stworzenia nad człowieka w ogóle na tym. I te trzy filmy Andersona, o których żeśmy chyba już zapomnieli, a szkoda. Bo tam był świetny Malcolm McDowell w ogóle w tych wszystkich trzech filmach. To jest ta trylogia o Travisie, chyba tak to się nazywa. I wkończy się w ogóle bezsensowną, jest jakby zapowiedzią tego bezsensownego terroryzmu, którego widzimy w tej chwili. A IF to jest 68 czy 69 rok, to jest, nie pamiętam, jest dość stary film, był na dzisiejsze czasy oczywiście, gdzie Travis i jego koledzy z koledżu, prawda, z tych Eton, ze szkoły, do tych z boarding school po prostu, włazą na dach i strzelają bez sensu do wszystkich. To jest coś takiego... To jest właśnie coś takiego i potem on to kontynuował właśnie w skomercjonalizowanym Travisie, czyli tak to wygląda.
No właśnie tutaj, scena, w której Malcolm wali ze Stena. No to zgadza się, to jest if na samym końcu. To na samym końcu. No cóż, proszę Państwa, mogę zakończyć to tylko o poezji. Poezją zapomnianych już w tej chwili, również ze względów ideologicznych zapomnianych, nie wiem dlaczego, bo naiwność Tuwima była zresztą ogromna i nie można go oskarżać o tym, ale poeta, który zrobił chyba najwięcej dla języka polskiego, to był jednak Tuwim, Julian Tuwim, który w prozie i przede wszystkim w poezji potrafił wspiąć się na niesamowite wyżyny. Tego się słucha, proszę Państwa. No na przykład Pani pachnie jak tuberoza, to nastraja i to podnieca. Ja lubię tuman narkoza, szczególnie gdy jest kobieca. Mówią ładnie i melodyjnie, zdania perlą jak z perełkolią. Pani patrzy melancholijnie. Skąd Pani ma tę melancholię? To napisać to trzeba być geniuszem, dosłownie geniuszem. To się słyszy, te frazy się słyszy. Rzadko się zdarza w poezji w ogóle coś takiego. Ona jest odczytywalna tylko w języku polskim. Podobnie zresztą jak T.S. Eliota można czytać albo po angielsku, albo w tłumaczeniu Miłosza, ponieważ on też siedzi. Zresztą T.S. Eliot wyjechał do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych tylko dlatego, że uważał, że pisać po angielsku on może tylko w ojczyźnie języka w tej materii. Jest arcyciekawe to jest wszystko. Tak to wygląda, proszę Państwa. Miasto 44 też mi się podobało, też był świetnym filmem. Z dokumentalnych powiem o Lutrze. No, na temat Lutra w ogóle jest parę filmów, niestety kręcone zresztą przez zwolenników Lutra, więc będą tutaj dobrze, że Grzegorz Braun ten film nakręcił, bo to reformacja nie jest tak, jak przedstawiają to na Zachodzie, to nie było tak do końca. Broniewski? Zależy. Część Broniewskiego tak, część nie. W języku materii języka on się poruszał świetnie. No, słynne jego, czy kiedy się serce rozełka, czemu, albo ja wiem, warto by zajrzeć do szkiełka w barze pod zdechłym psem, jest genialnym po prostu fragmentem. Ale te jego niektóre polityczne rzeczy i te wszystkie, no wiadomo, ale to też jest pewna naiwność poety. No to ja pamiętam tą głupotę słynną pod tytułem Siedzę z Janem w celi, prawda, że tam się w Magnitogorsku jakieś piece, przecież to są bzdura, tego szkoda talentu na pisanie takich bzdur, ale nie tylko on, bo prawie wielu ludzi mających talent zmarnowało go na pisanie bzdur za Stalinę i to nawet tych, którzy by się zdziwili, którzy. Więc tak wchodzi. Chodziło o sceny seksu walącej się kamienicy. To był dla nich szok. Seks na drugim piętrze, on zrobił z podkładem muzycznym dubstepu. Pamiętam kolejność na nas powstańców. Seks, panie, gdzie tam na niektórzy. No ale to wie pan, no, tutaj pan pisze o tym, tak, rzeczywiście, tylko że chodzi o to, że w tej chwili na siłę, ja też walczę z jednym scenarzystą, który się uparł pisać ze mną scenariusz. Uparł się, ja z nim walczę, bo on wszędzie chce jakiś seks stawić. A gdzie to miejsce na seks? Albo się szpieguje, albo się... Przepraszam, nie będę już tego dalej mówił. Dobrze, proszę Państwa, bo gadam i to prawdopodobnie nie wrzucę tego na YouTube. I tak mam dość już hejtu, który się na YouTube pojawia. No, przepraszam. Który się pojawia za dużo hejtu, wyobrażam sobie, co po tym będzie. Panie Januszu, jak pan ocenia książki Sergiusza Piaseckiego? One są dobre, ale w warstwie informacyjnej. Ja w tej chwili bardziej tutaj w tym programie przynajmniej patrzę na warstwę literacko-techniczną i tak dalej. Lubię czytać Piaseckiego. No. Lubię. No właśnie, wrzuć właśnie. Zaraz. Ja dla mnie 0815 Hansa Kolomuke to bezapelacyjny numer 1. 0815. Teoretycznie tak, ale Kirst jest jakimś takim, ale jest nudnawe. Nic nie zastąpi Szwejka. Kirst moim zdaniem przeczytał Szwejka i Haszka i chciał napisać. Notabene, a propos Haszka, też zrobili z niego, tylko jakbyście przeczytali Państwo opowiadania, które on pisał po pobycie w czasie rewolucji rosyjskiej, to wydać było wyraźnie, że nawet Rosjanie wsadzili cenzurę na Haszka. Notabene autentycznie Haszek był nacenzurowany, a jak ktoś poczyta całego Haszka i on był takim samym komunistą jak członkiem parlamentu Austro-Węgier, jak założyli tą partię, prawda? Łagodnego postępu, radykalną partię łagodnego postępu w granicach prawa. Sama nazwa jest genialna. Haszek niestety zapił się na śmierć. Znaleziono go martwego. Podobno pod koniec życia pił już nawet denaturat.
Ale miałem okazję zwiedzać kiedyś Pragę śladami Haszka z jednym z czołowych haszkoznawców, prawda? No więc też żeśmy poszli w cuk, tam było fajnie. Jest to niesamowite w ogóle, muszę powiedzieć. Jest to niesamowite. Zresztą bardzo fajnie przeczytałem. Zresztą w Szwejku część opowieści jest autentycznych. To o wielorybie serobrzyckim, gdzie mały pod Wełtawą przy moście serobrzyckim jest mały wieloryb. To Haszek jako redaktor Świata Zwierząt po prostu pisał takie bzdury, bo musiał jakoś żyć. Czy w ogóle opowieści Haszka po tym, jak on zwiedzał Austro-Węgry. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że on wydał całą tę, oni przez ze swoim kolegą po prostu nie mając pieniędzy jeździli, gdzie zobaczyli jakieś wesele, to przedstawiali się jako krewni z Pragi. Jedli, pili, spali, dopóki się ktoś nie zorientował, że są zupełnie obcymi. I tak zwiedzali Austro-Węgry. Za tym pisał świetne zresztą opowiadania z tych całych swoich podróży i peregrynacji po Austro-Węgrach. No to była niesamowita postać. Notabene z tego czasu jest jeszcze jeden czeski pisarz. Zresztą czeska literatura o dziwo u nas jest niezbyt popularna. Szkoda. Szkoda, bo ja już nie będę mówił o innych, ale na przykład świetny jest przecież Hrabal z Podszyrzynami, całą tą trylogią, taką piękną żałobę, którą lubię o wiele lepiej od Podszyrzyn notabene, czy na przykład, ja lubię ten czeski humor i czeskie podejście do tego wszystkiego, czy na przykład Karel Čapek, który w Rur stworzył pojęcie robot, które weszło do całego świata, prawda? Na tej zasadzie, no, tak jak mówiąc. Poza tym Gustav Meyrink nie był znany za czeskiego pisarza, ale pisał przecież Golema w Pradze jeszcze. No i o Kawce też warto wspomnieć. Dobra. Dziękuję Państwu bardzo. Ja już tyle gadam. Powisi to sobie tutaj, niech sobie wisi. Obawiam się, że jakbym to wrzucił na ET, to by mnie tam dosłownie zniszczyli totalnie, już całkowicie za te swoje gadki. Jak Państwo będą chcieli, ja mogę sobie co tydzień z Państwem też w sobotę, nie o polityce, ale właśnie rozmawiać o literaturze i sztuce, bo uważam, że bez tego nie da się prowadzić żadnej działalności operacyjnej, nie znając dokonań człowieka, nie wiedząc, co tak naprawdę siedzi w człowieku, co w nim jest. A do tego prowadzi poezja, literatura, wiedza, generalnie wiedza, z której się niektórzy ludzie w mundurach kapitana polskiej armii wyśmiewają. A szkoda. Dziękuję Państwu. Sorry, że zawróciłem głowę w sobotę. Dobranoc.